Hejos ludzie, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Helena, a to jest Zagrajmy w Mirror's Edge. Rozpocznijmy sobie tak, ponieważ troszkę spędziłam czasu, zaczniemy od początku. Ponieważ troszkę czasu nad tym spędziłam, żeby znaleźć to wszystko, wydaje mi się, że teraz powinnam to zrobić dobrze. Nie do tyłu, tylko do przodu chciałam, żebyś się obróciła, ale dobrze. Powinno już być... Powinno już być dobrze. Znaczy, mam nadzieję, że mi się tym razem uda. Super. Nie ma sprawy. Tada! Dostaliśmy osiągnięcie, że wiedza to potęga i możemy ruszać do zadania głównego. Włam się do systemu transportu publicznego w mieście Szkła. Więc lecimy. Ukończono wszystkie misje poboczne. O, to już wszystkie zrobiliśmy? Proszę bardzo. Jak ja się cieszę. Nie, na serio, cieszę się. To jest chyba pierwsza gra, w której ukończyłam wszystkie misje poboczne. Wiecie, do tej pory zawsze coś pomijałam, tak? Jakąś drobnostkę, jakąś pierdołę, tak? A tutaj... wszystko. Cieszę się, że ogarnęliśmy wszystko, tak? Dobra, ruszajmy teraz do zadania głównego i skupmy się na zakończeniu fabuły. Bilety, proszę. Wirus odbicia będzie wkrótce gotowy. Aby go wgrać, musisz udać się do podniebnego miasta. Na szczycie uszkodzonej The Shards znanej główne... The Shards znajdziesz główne centrum odbicia. Ktoś musi cię podwieźć na miejsce. Plastik mówi, że musisz uzyskać dostęp do kontrolerów transportu. Dzięki temu będziesz mogła wysłać pociąg... Będzie mogła wysłać pociąg z tobą na pokładzie przez blokadę ewakuacyjną. Może niekoniecznie muszę się zabić po drodze, tak? Tak przypuszczam. Tak mi mówi intuicja. Mogę się mylić. Okay. Okej, okay. Mam nadzieję, że grodasz mi jakiś. I'm there. Connecting you. Here we go. Go to the next one. Hurry. I'm gone. Stoisz na słupie i trzymasz ręce na na desce. Nobody ever appreciates the complexity of what I'm doing. Ja doceniam. Ale się muzyczka zrobiła fajna. Nie, na serio, muzyczka się zrobiła naprawdę fajna. Kurde. Aha. Szlak. Mhm.
Proszę spadać. Ała! Cholery by cię. Noż kurwa! Czy co, musimy ich powalić wszystkich i dopiero wtedy możemy na spokojnie do tego podejść, tam na spokojnie. Ja doceniam. Kuma docenia. Masz wsparcie dwóch najwspanialszych postaci w grze. Przy czym Kuma oczywiście zajmuje pierwsze miejsce. Myślałam, że wiedzie. Okej. Znowu będzie twoja muzyczka? Tak. Ruszamy dalej. Aha, musisz zjechać. Sześćdziesiąt sekund to masa czasu. Plastic, is there anything you can't do? Of course. Lots of things. And after all this, I will need to stay off the grid for a while. Everything I do leaves a trace, and sooner or later the grid watch will catch on. Even if they are stupid. I knew it! They're trying to ambush you! Get away from their faith! Okay. Fajne jest to, że nawet jak do mnie strzelają, to i tak im się nie udaje mnie zatrzymać. Boż ty w cholerę! Lecimy! Tak, spróbuj za mną... Spróbuj we mnie strzelić tym ładującym się gównem. Ciekawe, czy będziemy mieć tu jakiś filmik.
was afraid you wouldn't make it, but I never doubted you. Tak, oczywiście, że to Kuma by mnie wątpił. No dobrze. Ostatni punkt w walkę? Czemu by nie? Regeneracja po walce. Dodatkowy punkt regeneracji wytrzymałości. No to teraz jeszcze 3 punkty. Jeszcze 3 pedeki. 30 tysięcy, tak? Maksymalnie możemy zdobyć. Bo to dostajemy za fabułę. Fajnie, że to ma wersję. Mapa bitu V3.15. Code Sur V0.7. A to jest G-League V0.9. Fajno. Ale dobrze. W takim razie lecimy do pociągu. Nie ma tu jeszcze, nie ma tu już żadnych misji pobocznych. Nie. Mhm. No to lecimy. Okej. Okay. To nie wyszło tak płynnie, jakbym chciała, ale... Do góry. Do góry. I lecisz przed siebie. Okej. Okay. I wchodzimy. Ja się tutaj troszkę poprawię na krzesełku. Żeby mi było wygodniej. I lecimy do góry dalej. Drugi rysek. Nie wiem, czy w tym odcinku damy radę zrobić kolejne zadanie. Znaczy, zobaczymy, jak będę z czasem stać, tak? Podejrzewam, że... to zadanie mimo wszystko... Mimo, iż mamy dość sporo czasu, to znaczy... Powinniśmy się tam dostać w jakąś mniej więcej minutę. A, zrobimy sobie to zadanie. Czemu by nie? No, spróbuj mnie dorwać. Świetnie wam poszło. Okej, w tę stronę i lecimy dalej. A, do plastik mam się udać. No dobrze. Gdzie jest Kuma? Kuma! Kuma! Okej, okay. The Shard. Plastik i doktor Mera ukończyły twoje tworzenie wirusa odbicia. Dzięki niemu możesz zniszczyć projekt Krugera i ocalić Ikara. Doktor Merene oraz miliony innych mieszkańców miasta szkła przed umysłowym zniewoleniem. Idź do kryjówki plastik i odbierz wirus. Doktor Mera i plastik będą wiedziały, co robić dalej. Oj, ciekawe, co mu zrobi. Weźmy go za rękę. I was sleeping. Whatever keeps him busy. Is it ready? Of course it is. Didn't we say so? There's a console in the main control chamber in the Shard. Upload the virus there. It'll permanently corrupt the carrier signal and cause the reflection nanites to go inert. You just need to get to the top. The
rest will take care of itself. More or less. Simple, right? Right. It'll be the greatest run ever. If I live. Well, there's no time like the present. Any last advice? Don't die. She said. One chance to nip reflection in the bud. So. Come on, girl. Save us all. Pakuma. Pewnie się tam spotkamy z Rebeką. Muszę się jeszcze z Kumą pożegnać. Kuma. Hej. Papa robociku. Boże, jak ja go uwielbiam. Ale dobrze. Porozmawiamy sobie. Mam nadzieję, że uda się Fate przeżyć. Wiem, że się uda Fate przeżyć. Dobra, musimy się tam dostać. Wiecie co? Mamy dość dużo czasu. Więc zrobimy po drodze... zajmiemy się paczką. I tak. Ponieważ nie będę już zaczynać tego zadania w tym odcinku. Ponieważ coś mi mówi, że to zadanie będzie bardzo, bardzo długie. Zabierzmy się stąd na razie. Okej. Okay. Żeby odciągnąć od siebie uwagę Krugerseku. Przyjmij przysyłkę. Getting rather impatient. I would too if I had his habit. Don't let Krugersek see you. Don't let yourself be seen. Przecież nikt mnie nie widzi. O co ci chodzi? Ciekawe, czy mi się uda za pierwszym podejściem. Finally, I was beginning to think you wouldn't come. I trust payment and such has already been taken care of. Tak. Dobrze, skoro się tym szybko zajęliśmy, traciliśmy, tak, jakieś 2 minutki. Dobrze, skąd skoczyć? Prawdopodobnie. Nie chcę kusić losu. Uważaj! Uważaj, bo zostanę gdzie stoję. Nie ma takiej możliwości. Nie można się przebiec po tym mieście normalnie bez zwrócenia uwagi Krugersek, co? Dobra, lećmy. Jezus Maria, przez tą bazę przebiegamy częściej niż bym myślała. A to tutaj już. Dobra. Ale, tak jak mówiłam, to sobie zrobimy w kolejnym odcinku. To jest pierwszy taki chapter. Pierwszy odcinek, który jest taki poniżej 20 minut od jakiegoś czasu. Jak będę za dużo gadać, to będzie podwyżej. Ale tak czy inaczej, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i powiedzcie sobie dalej w kolejnych odcinkach. Na razie.